Miałem niedawno operację bariatryczną i w dobie po niej miałem częstość akcji serca prawie 200. Dlaczego? Tachykardia po zabiegu operacyjnym zdarza się dosyć często i zwykle przyczyna leży poza sercem. Ból, stres, uszkodzenie i zapalenie tkanek czy po prostu hipotermia zwiększa ryzyko przyspieszonej akcji serca. Ale te same czynniki mogą być tylko czynnikiem spustowym dla zaburzeń rytmu, a to już inna sytuacja. Na przykład spodziewamy się, że pacjent, któremu zimno, będzie miał przyśpieszoną akcję serca, ale nie spodziewamy się, żeby miał równe 180 nawet po ogrzaniu. Taka sztywna, czyli niezmienna w czasie przyśpieszona akcja serca może nie ustąpić po zwykłym usunięciu przyczyny i może być potrzebne użycie leków antyarytmicznych albo kardiowersji, czyli terapii prądem. Zarówno tachykardia, jak i tachyarytmia zdarzają się po zabiegach operacyjnych często.